Dzień dobry. Dzień dobry. 23 sierpnia 2024. Dzisiaj mamy piątek? Piątek. No, chyba tak. I wreszcie przyszedł ten dzień, kiedy wybieramy się na plażę, żeby sobie po prostu poleżeć. Jest stosunkowo ciepło. I strzelam, że poleżymy max 2 godziny. No bo tam będziemy może przynudzać się trochę. Pić. Nie, no mamy Piku. Jakieś przekąski. Nudzisz. Nie marć. Zobaczysz. Dwie godziny nie wytrzymamy. Nie, no coś. Mamy trochę jedzenia. Coś tam do picia też mamy. A potem się zobaczy. No, w każdym razie na razie idziemy. Pełni zapału. Wprawdzie pogoda no nie jest może jakaś taka wymarzona, ale jest nieźle, bo jest ciepło. Nie wali słońce, nie jest gorąco, jest idealnie. Czy nie musimy? Właśnie to mi się popalało, ale to wiadomo, że to nie tu. Ale jakby było słońce, to byś powiedziała, że nie musisz się wypalić. Aj, to jest właśnie z Polakami. Nie komentuję tego w ogóle. W każdym razie idziemy sobie poleżeć. Dzieciaki mają piłkę, jest łopata. No mały cały ekwipunek taki. Mam nawet parawan. Proszę, a propos typowych Polaków. To właśnie wyglądasz jak typowy Polak. Idziesz po prostu z parawanem na plażę. To wszystko zgadza, nie? No, to tak. No to tak. Po południu to się jeszcze okaże, co będzie. A propos... Takie wideo nagraliśmy, ja to nie zatytułowałem, nie wiem czy widziałeś, niedługo nikt nas nie będzie oglądał. Po tym właśnie wychowaniu dzieci i tak dalej. No bo tam wiadomo, że wszyscy się zgadzają. I przy okazji myślę, że dzisiaj będą kolejne czystki, bo tam jest takich kilku kandydatów, między innymi tam co mam cały czas. Do kościoła powinniśmy chodzić. Tak, tak. Chodzimy oczywiście, ale nieregularnie, więc to nie jest tak, że... Ale to nie jest temat, żebyśmy chodzimy. W ogóle z kimkolwiek na ten temat mieli rozmawiać. Nie potrzebujemy się bić z kościołem. Niczyja sprawa. Czy chodzimy, ile chodzimy, czy się modlimy, tak, jak tak, się modlimy, tam, czego uczymy swoje dzieci. W głowę ostatnio porobiło. Ale to jest jakiś chyba ortodoks, mi się wydaje, religijny. To nie o to chodzi. Znaczy tak, tu przede wszystkim, ale tam jest głębszy problem pod kopułą chyba. No więc nie wiem, do czego dążę, chyba do tego, że się... No do tego, że po prostu ubywa. Ubywa takich przypadków. Ubywa nam widzów, tych niechcianych. Ale nie, wiesz, to tak nie jest, sorry, bo... Muszę, dobrze, a propos szacunku do widzów, muszę odebrać teraz. Muszę się rozłączyć w takim razie, zaraz dokończymy nie, temat. No, spoko. No. To może jednak skończyć się myśl. W miejsce tych, którzy odchodzą, przychodzą kolejni, czasem podobni. I taka to jest kolej rzeczy na tym kanale. A jeśli ktoś nam zarzuca brak szacunku do widzów, no to myślę, że jest w głębokim, logicznym błędzie, jeśli chodzi o sposób rozumowania, bo dobrze mogłabym odwrócić temat i powiedzieć, że ja też nie zawsze czuję się szanowana przez widzów. I takich widzów, którzy na ile państwo chcecie. Nie szanują mnie, nas, też nie czuję się w obowiązku, aby ich szanować. Proste to jest przecież, prawda? Więc szanujmy się wzajemnie, a jeśli komuś coś nie odpowiada, no to przecież internet jest bardzo szeroki, każdy tam coś znajdzie dla siebie, nie jest przywiązany do Gawrońskiej w żaden sposób. No, także pociągnęłam temat. Już powiedziałam właśnie, że w miejsce tych, którzy odchodzą, przychodzą następni. I również powiedziałam o tym, że nie tylko... Że to nie jest tak, że ktoś tu jest zobligowany do szacunku. Jeżeli ktoś nas nie szanuje, to tak samo moglibyśmy się obrazić. Widzenia. Do widzenia. No. I tak było zawsze w sumie. Tak, więc to działa, moi drodzy, w dwie strony. Jeżeli teraz padnie w czyjejś głowie... Nie jesteśmy zupą pomidorową. Jeżeli teraz w czyjejś głowie pojawi się taki argument, że pokazujecie swoje życie i upubliczniacie jakieś tam wątki, to się musicie z czymś tam liczyć. A otóż uważamy, że nie musimy i upublicznianie czegokolwiek nikomu nie daje prawa również do niczego. Właśnie. A jeśli, tak w skrócie, jeśli komuś... A czy do obrażania, może komentować... Nas nie podoba w naszym zachowaniu, w naszym, nie wiem, wychowaniu... W naszych poglądach. No to samo pozostaje nam tylko dać zielone światło do... Do eksplorowania internetu, w poszukiwaniu odpowiedniejszych treści. Dobra, idziemy. Dobra, a my tymczasem prawie jesteśmy na miejscu. Przejdziemy jeszcze przez lasek. Jeszcze chwila, jeszcze moment. O Jezu, bardzo lubię ten tekst, chociaż kojarzy mi się z pewną piosenką, a ta piosenka z kolei też dobrze mi się kojarzy. O co? Bardzo przyjemnymi
wieczorami. Ale bankowo? Pozdro dla kumatych właściwie mogłabym powiedzieć. Ci co wiedzą, to ci co mają wiedzieć, to wiedzą. Dobra, bo klepię już tak naokoło. Idziemy jeszcze tutaj, dojdziemy może do plaży, może jeszcze was... Może ten film zakończę po prostu takim rzutem oka na morze. Chociaż to potrwa jeszcze chwilę, także nie wiem, czy to się uda. Wszyscy zobaczcie, mamy bluzy. Jeśli nie na sobie, to w torbach. No bo w sumie to nigdy nie wiadomo, kiedy zarwie się silny wiatr, kiedy się zrobi chłodno. A właśnie starałam się w tym pakowaniu uniknąć tego tematu, że za chwilę trzeba będzie się nagle zebrać na dół. Na dół, nie? Powciór, czy gdzie jest bliżej? Będziemy między tymi... Gdzie bliżej? Tu jest jedno wyjście, tu jest drugie. Najlepiej... No na pewno po tej stronie, nie tam przy centrum, tam będzie więcej ludzi. Tak, tylko nie wiem, gdzie jest, będzie bliżej dojść. No chodźmy tam. Dochodźcie. Dobra, nie wiem, straciłam wątek. A, no starałam się uniknąć sytuacji, że za chwilę będzie stękanie z jakiegoś powodu i szybki powrót do domu. Raczej na takie... proste sytuacje jesteśmy przygotowani, typu jedzenie, chłód. O, i tyle. No to dobrze. Właśnie dzisiaj też mówiłam dziewczynom, że się zarąbiście przyjęły torby te płócienne, które niosą teraz na ramionach. To są torby, które przywieźliśmy z Sycylii. I są zarąbiste. Jak to widać, są trafione prezenty dla nich. Tak, nie? Bo noszą je całe lato. Tak. Ale właśnie już im mówiłam, że jakby im się z jakiegoś powodu znudziły, to ja chętnie je przyjmę. A w ogóle to tak raz pomyślałam, że tak samo one by się nadawały na jakiś worek na WF, czy na coś takiego też by mogło być, nie? To? No. No też mogę. No ale... No ale wiesz... Woreki na WF to mają w ogóle inne, wiesz, to wszystko ma swoje przeznaczenie. A te to są po prostu miejskie torebki już niemal. No to tak. Przyznacie, że ten spacer przez lasek jest też wybitnie przyjemny. W sumie nie chodzimy, nie wracamy, nie idziemy tędy tylko wtedy, gdy idziemy już wieczorem, jest ciemno, nie? No. Jakby tu kiedyś ktoś wymyślił jakieś latarnie, to by się wcale źle nie stało. No ciekawe, czy kiedyś tu nie powstaną takie alejki jak w Sopocie. Nad samym morzem, nie? Tu? No. Nie no, mam nadzieję, że nie. To jest tak jest dobrze chyba, nie? Tak ja leśnie. Nie mówię o nawierzchni, bo tam mi nie przeszkadza, ale właśnie, żeby jakieś oświetlenie tu powstało, to by chyba było fajniej. Jeszcze kawałek. Chyba bym tak zostawił. No dobra, myślałam, że zakończę to wideo rzutem oka na morze, ale to jeszcze chwilę potrwa, więc nie przeciągam tematu. No. One to są szlaki, wiesz? Pokazują dobra, trudność. Dobra, moi drodzy, tu się rozłączamy i widzimy się. Za chwilę z plaży.